ślubowanie prezydenta miasta. Ja odczytam rotę ślubowania, a pan prezydent wypowie słowo ślubuje, ewentualnie ślubuje tak i dopomóż. Obejmując urząd prezydenta miasta Pruszkowa, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawował będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Przekazałem symbol władzy prezydenta mojemu następcy i korzystając z okazji chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom, że wielokrotnie mi zaufali, powierzali możliwość pełnienia funkcji prezydenta miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz proszę pana przewodniczącego miejskiej komisji wyborczej Janusza Szymańskiego o wręczenie panu prezydentowi Pawłowi Makuchowi zaświadczenia o wyborze na stanowisko prezydenta miasta Pruszkowa. Na podstawie artykułu 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy Miejska Komisja Wyborcza w Pruszkowie stwierdza, że wybora, które odbyły się dnia 4 listopada 2018 roku pan Makuch Paweł Stanisław został wybrany prezydentem miasta Pruszkowa. Zapraszam pana prezydenta do zajęcia miejsca przy stole po lewej stronie. Jesteśmy wszyscy. Ja jestem w wyjątkowej chwili. Tak naprawdę parę dni temu obchodziliśmy rocznicę 100 lat odzyskania niepodległości. Rok 2018 jest rokiem wyjątkowym nie tylko dla nas wszystkich jako Polaków, ale także dla mieszkańców Pruszkowa. Ja ze swojej strony chciałbym zadeklarować zgodę, pojednanie i współpracę ze wszystkimi radnymi. Chciałbym prosić mieszkańców Pruszkowa o aktywne i czynne uczestniczenie w życiu naszego miasta. Chciałbym, aby mieszkańcy przychodzili na sesję Rady Miasta i tak naprawdę pomagali nam wszystkim w naszej pracy. Jest to dla mnie bardzo duży zaszczyt, że mogę w tym miejscu dzięki Państwu tutaj stać. Chciałbym i powiem nieskromnie, że życzę sobie, że na końcu mojej drogi samorządowej będę tak samo doceniony jak mój poprzednik, że tak samo będzie mi dziękowane za pracę, którą włożę w nasze miasto. Nie ukrywam, jestem wzruszony, jestem zaszczycony tym, że tak wielu mieszkańców mi zaufało. Jest to jasny i wyraźny sygnał, że po 20 latach rozwoju, o którym tutaj było powiedziane, mieszkańcy potrzebują zmiany, potrzebują
kolejnego impulsu do rozwoju. Ja chciałbym, żebyśmy robili to wspólnie. Chciałbym, żebyśmy ciężko przez najbliższą nadchodzącą kadencję pracowali. Zarówno ci radni, którzy zajęli miejsce z prawej strony, po środku, jak i po lewej stronie. Ja ze swojej strony chciałem powiedzieć, że być może państwo radni w pozytywnym tego słowa znaczeniu nie będą mieli ze mną lekko, ponieważ będę chciał was motywować do naprawdę ciężkiej pracy. Jest to jeszcze z jednej strony wyjątkowa chwila. Wyjątkowa chwila dlatego, że proszę państwa, po raz pierwszy w historii rozpoczynamy 5-letnią kadencję samorządową. Rok więcej, to tak naprawdę niedużo, ale dla nas ma to być rok kolejnej możliwości na wykorzystanie naszego potencjału, potencjału naszego miasta. Raz jeszcze zwracam się do państwa radnych o współpracę, wsparcie i wspólne działanie na rzecz naszego miasta. I pozwolę sobie przytoczyć może już na koniec słowa księdza Romana Jędrzejczyka. Może dosłownie tego nie zacytuję, ale drodzy państwo, tak różni jesteśmy, ale dzięki temu możemy robić różne dobre rzeczy. Dziękuję bardzo. Zachęcam do współpracy. Proszę o tą współpracę i pozwolę sobie jeszcze w tym miejscu podziękować. Podziękować mieszkańcom Pruszkowa za dokonanie wyboru. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować mojej żonie, mojej córeczkom, moim rodzicom, dzięki którym tak naprawdę jestem tutaj, gdzie jestem, którzy tak mnie wychowali. Moim nauczycielom, o których nie można zapominać na mojej drodze życiowej, którzy doprowadzili do tego, i moim współpracownikom, którzy ogromne serce i pracę włożyli w to, gdzie dzisiaj jesteśmy. Bardzo serdecznie dziękuję. Nie zabieram więcej czasu. Sesja trwa nadal. Ja sobie jeszcze tylko pozwolę na ręce pana prezydenta złożyć skromny bukiet kwiatów. Się rozwijało, a warunki życia mieszkańców w mieście się poprawiały. Nawiązał pan do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W dniu 11 listopada przy okazji obchodów tej uroczystości przed pomnikiem Kościuszki na Żbikowie podeszła do mnie rodzina. Małżonkowie z córką, która ma chyba około 18 lat. I usłyszałem następujące słowa. Panie prezydencie, ja mieszkam w Pruszkowie od 21 lat. Jak się sprowadziłam do Pruszkowa 21 lat temu, byłam przerażona i chciałam się stąd natychmiast wyprowadzić. Dziękuję za to, co pan zrobił dla naszego miasta przez lat 20. Dlatego, że dzisiaj w żadnym wypadku nie będę chciała się z Pruszkowa wyprowadzić. I życzę mojemu następcy, aby w momencie, jak będzie odchodził, spotykał się również z takimi podziękowaniami i życzeniami. Dziękuję.